Chicala Bonita. Shaky Stevens? Shaky Stevens jest, ale ja mam Winter Edition. Poczekaj. Ale pamiętaj, że ma być wstrząśnięte, nie mieszane. No jest. Ja mieszam. Cały czas. Wstrząśnięte, nie mieszane, na zdrowie, pyk. Balance shot. I do rzeczy. O co się rozchodzi? Nie kupuj kota w worku, Karol. No nie kupuj kota w worku, zgadza się. Słuchajcie, witajcie. Witajcie, moi drodzy. Startujemy od razu do rzeczy. Jeżeli przyglądasz się jakiemuś projektowi, bo jesteś już zmęczony kupowaniem sobie czasu, wciąż masz tą kartę kredytową, której jeszcze nie spłaciłeś, masz zaplanowane wakacje, na które nigdy nie odłożyłeś, bądź nadal masz zbyt dużo miesiąca pod koniec pieniędzy i rozglądasz się, dokładnie tak, tak to jest, to są realia, i rozglądasz się za dodatkowym źródłem dochodu, bo chcesz zarabiać więcej, spełniać marzenia, to dziś opowiemy Ci, jak sprawdzać projekt jeszcze przed podpisaniem umowy, jeszcze przed jakimikolwiek rozmowami. Jeżeli się przyglądasz, to właśnie i szukasz projektu, nie wiesz, jak go zweryfikować, to dzisiejsze spotkanie jest dla Ciebie. Tak, dowiesz się, jak nie kupować kota w worku. Dokładnie. Czyli tak. Jak to sprawdzamy, Karol? Od czego zaczynamy? No Paula, jak wiesz, nasza historia, jest kilka źródeł. Można zaufać osobie, którą się zna, która poleci projekt. Tak było w naszym przypadku. Mimo tego się rozglądałem nadal. Nadal się zastanawiałem, bo wiemy, że to trwało aż 2 lata, prawda? Prawda. Dwa lata przyglądałeś się, obserwowałeś. 2 lata ja Cię podpytywałam. 2 lata ja Ci pokazywałam swój lifestyle. Tak. Na bieżąco, jak to się u mnie zmienia. A mimo tego trwało to 2 lata. Tak, mimo tego trwało. Przed podjęciem decyzji, podpisaniem umowy i działaniem. Tak, zgadza się. I mimo tego trwało to 2 lata, nawet chyba 2 lata z kawałkiem. I nie wiedzieliśmy, Paula nie wiedziała, co robimy, ale w momencie, kiedy dołączyłem do projektu i ja zacząłem ten projekt przedstawiać innym ludziom, natknąłem się na tą samą barierę. Ja doszedłem do projektu mimo tego, że znaliśmy się z Paulą od wielu, wielu lat, mam do niej pełne zaufanie i zajęło jej to 2 lata, to wyobraźcie sobie, co ja sobie pomyślałem, jak poszedłem do kogoś, kogo praktycznie nie znam, ale rezonuję gdzieś tam energetycznie z tą osobą i mamy podobne światopoglądy i podobne zainteresowania. Stwierdziłem, że co się dzieje, dlaczego ja nie potrafię tej osobie tak przedstawić tego projektu, i później poszedłem po rozum do głowy i mówię, muszą być jakieś narzędzia, dzięki którym będę mógł pokazać, jak pokazać projekt, czy ten projekt jest autentyczny, prawdziwy, czy warto do niego dołączyć i czy ta osoba naprawdę będzie miała z tego benefity. I od czego warto zacząć, Karol, żeby sprawdzić, czy twój projekt jest bezpieczny? Czy wchodzisz do bezpiecznego środowiska, czy wchodzisz do projektu, który jest wypłacalny, czy decydujesz się na inwestycje w środowisko, które będzie z lepszą procentową zwrotu, niż w tym momencie w ogóle jesteś w stanie osiągnąć. Od czego warto zacząć? Jak sprawdzić, czy to jest w ogóle bezpieczne? Od czego warto zacząć? Przede wszystkim ja zacząłem tutaj, od serca. Jak poczułem projekt, to wiedziałem, że jest dobry i będzie mi przynosił korzyści i ludziom również. To jest pierwsze, sprawdzić samym sobą. Czyli dopytam Cię, czyli generalnie... czy produkt, który firma oferuje i Ty będziesz miał go promować, bo to na tym też polega, żeby jak najwięcej dystrybutorów promowało jak największą ilość produktów, czy produkt w ogóle gra z Twoim sercem, tak? Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Czy będziesz lubił, czy będziesz mówił o nim z entuzjazmem, czy on Tobie dobrze robi, że tak powiem? Kolokwialnie mówiąc, czy to czujesz? Czujesz to, czy tego nie czujesz? Dokładnie. Ja to czujesz, to jest takie ogólne, ale czy projekt z Tobą współgra? Czy on się wpisuje w Twój lifestyle? Bo być może chcesz zmienić, poprawić jakość swojego zdrowia Twoich bliskich i szukasz. I być może już interesujesz się i patrzysz na różne produkty, konsumujesz, sprawdzasz, kupujesz wręcz i teraz wiesz, że chcesz, żeby to był produkt, który naprawdę działa, który jest naprawdę sprawdzony i jeszcze bez wstydu pójdziesz z nim do ludzi, czyli produkt, tak? Tak, tak, okay. Zgadza się.
Co dalej? Jak sprawdzić, czy twój biznes jest bezpieczny? Czyli no, mamy już ten produkt, tak. Wiem, że produkt, ty już wiedziałeś, że produkt z tobą gra, przyjmowałeś konkurencyjne produkty, że tak powiem. Zgadza się, przyjmowałem przez lata. W tej samej linii, a jednak coś tam nie grało. Co dalej? No nie grało, bo nie działało. Teraz słuchajcie, jakie narzędzia ja znalazłem i jak ja pokazuję ludziom, jak weryfikować to, czym wy się zainteresowaliście albo czym ktoś was zainteresował. Okay? To można zweryfikować, okej. Okay. Można zweryfikować to bardzo mocno. Mm. Słuchajcie, pierwsze co? Strona internetowa Business for Home. O! Tak. Jest to strona, która ma na swojej liście tysiące biznesów, które zajmują się direct selling, czyli sprzedażą bezpośrednią, network marketing, multi-level marketing, nazywajcie to jak chcecie. W każdym bądź razie są ale tam... Ale one tam są, tak? To jest, tam tak, są wszystkie są... serwerki, dokładnie. Thermomixy, Airbony, wszystko. Duolife, wszystko. Duolife, tak, Herbalife, wszystko, wszystko tam jest. Okay. Ta firma pięknie weryfikuje. Po pierwsze zaczyna od właścicieli firmy, przez całą strukturę, czyli liderów, przez osoby, które najlepiej zarabiają, przez opisanie produktu i nadanie im punktacji, tak? Czyli od A do 3A+, to jest najwyższy stopień, potrójne A+, które świadczy o tym, że firma jest zaufana, wypłaca pieniądze, ma dobry produkt i na rynku, w internecie, że tak powiem, cieszy się bardzo dobrą opinią. Tak? Czyli tak, czyli to jakbyśmy mieli to pokazać na prosty język, tak jak macie na pralkach, no jak kupujecie pralkę, każdy kto ma pralkę w domu, niech sobie sprawdzi, to pralki mają na przykład A, A+, dwa razy A, trzy razy A, to świadczy o cenie tej pralki, o jakości tej pralki, dokładnie. O jej kondycji, o jej przydatności, o tym jak długo ona będzie żyła i po prostu tak samo jest tutaj z tymi biznesami, czyli business from home, sprawdzamy w jakiej randze, jacy właściciele, bo oni już to za nas zrobili. My możemy po prostu być o krok wcześniej, ominąć ten łańcuch pokarmowy i już widzieć, aha, dobra, Business from Home to sprawdził, mają takiego właściciela, mają takiego lidera, są w takiej randze, mają top produkty, mają jakieś obroty, coś reprezentują. Okej, okay, dobra, no to mamy Business from Home. Tak, do Business for Home chciałem jeszcze dodać, dla tych, co się interesują liczbami, macie pełne spektrum pokazane, ile firma na daną chwilę wypłaciła ludziom pieniędzy, jakie są obroty firmy roczne i widzicie, czy te obroty idą do góry, na dół, macie pięknie graficznie to pokazane i możecie od momentu nawet zostania na stronie, widzicie, ile w danym momencie firma wypłaca ludziom pieniędzy, czy jak zostaniecie godzinę, to w ciągu godziny możecie zobaczyć, jakie benefity są wypłacone partnerom. Lubimy takie liczby, lubimy widzieć, ile tak. będą pieniędzy do partnerów, realnie. Dokładnie, dokładnie, no realnie. Dobrze. Następny... Mamy produkt, mamy produkt. Produkt, jest Business from Home. Kolejne narzędzie? Kolejne narzędzie, Direct Selling Association. Okej, okay, też strona internetowa, tak? PSA, też strona internetowa, directsellingassociation.org, polecam. Możecie tam zobaczyć biznesy, które, biznesy zweryfikowane, to jest organizacja europejska, biznesy, które nie są systemami Ponzi, które nie są piramidami finansowymi. Dokładnie, czyli jak sprawdzić, czy twój biznes nie jest piramidą? DSA. Dokładnie. DSA. DSA, DSA. Oni ci powiedzą, bo oni się w tym specjalizują. Tak, i to jest niezależna organizacja i tam możecie sobie sprawdzić, czy wasza firma, jak my to mówi, nie jest firmą krzak, albo projekt, do którego chcecie przystąpić, nie jest projektem krzak. Okay? To jest jedno z... Bo, tak, bo będąc obecnie na rynku network marketingowym, wiemy o tym, że jest duża weryfikacja. Tak. Dużo projektów znika, niestety, tak. Bo takie są sytuacje. Niektóre projekty zostają przejęte przez inne projekty. Tak. Zostają po prostu kupione przez inne firmy, łączą się. Firmy się łączą, firmy zostają wykupione, także naprawdę polecam tą stronę DSA i to jest nasze drugie narzędzie. Trzecie już, bo mamy produkt, czyli generalnie sprawdziłeś... Okej. Produkt, tak? Business for Home, DSA. Co dalej? Kolejne, bardzo prosta rzecz. Hashtag. Aha, hashtag Balansolej,
hashtag Zinobiotik, hashtag Zinzino, hashtag zdrowie i sobie wtedy zobaczycie, co wyskakuje pod tymi hashtagami. Możecie sobie zobaczyć ludzi, którzy to prezentują, możecie zobaczyć produkt, który jest prezentowany pod tym hashtagiem i tak naprawdę, jak popularny jest hashtag. Ale tutaj są dwie rzeczy, ponieważ hashtag może wam pokazać, że ma tylko 2000 hashtagów, hashtag Balance Olej, tak? Powiedzmy 2000 hashtagów. To nie jest koniecznie wyznacznik tego, że projekt jest mały, bo mało jest hashtagów. To jest wyznacznik również tego, z drugiej strony trzeba na to spojrzeć, to jest wyznacznik tego, że ten projekt dopiero się rozwija. Ok? Bo tam nie ma już 2 milionów hashtagów danego rodzaju, tylko jest 2000. Czyli wtedy też warto się zainteresować, bo patrząc z drugiej strony, to jest dopiero mały projekt, czyli ten projekt rośnie. Jest duża szansa, jak to zazwyczaj bywa w biznesach, że w momencie, kiedy dołączycie na początku, macie mega szansę do tego, żeby się wysoko i bardzo mocno rozwinąć. To raz. A dwa, też bardzo warto sprawdzać, ja sprawdzam dużo firm pod hashtagami, bo widzę, jakie są opinie liderów. Liderów, którzy już odeszli, ludzi, którzy używali produktu, bo bardzo chętnie ci, którzy są niezadowoleni, dzielą się właśnie swoim niezadowoleniem. Częściej nawet niż swoim zadowoleniem. I to też warto sprawdzić. Oczywiście filtrując przez siebie, bo nie bazujcie na doświadczeniu kogoś, ale sprawdźcie. Czyli jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, powiedzmy 10, 15, 20 osób pod tym samym hashtagiem, nazwą danej firmy powiedziało, nie idźcie tam, bo mnie oszukali, nie idźcie tam, bo mi tam zabrali, nie idźcie tam, bo mi to zrobili, to jest duże prawdopodobieństwo, że źle się dzieje w tym projekcie. Tak? Jeżeli produkt ma opinie kiepskie, to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu coś jest nie tak z tym produktem. I warto wtedy pod danym hashtagiem zapytać tej osoby, słuchaj, podzieliłaś się taką opinią, powiedziałaś, że ten projekt taki i taki. Możesz to bardziej rozwinąć, bo przyglądam się temu projektowi. I on ci wtedy powie. I postawić również z drugiej strony kogoś, kto się pozytywnie wypowiada i powiedzieć, słuchaj, wypowiedziałeś się pozytywnie, tak jak my tutaj wypowiadamy się pozytywnie na temat projektu, w którym my jesteśmy, bo jesteśmy tam w środku, chodzimy już w tych butach, mamy pelerynkę nawet, jak Superman i Superwoman, fruwamy, czasem nad ziemią, czasem... Z wielką literą Z. Dokładnie, i też się podzielimy, powiemy, jak jest od środka, jak to wygląda od środka, realnie, ile się zarabia, bo do tego każdy ma dostęp, można to pokazać, oczywiście osobom konkretnie zainteresowanym. Czyli mamy hashtagi, bardzo prosta rzecz. Co jeszcze, Karol? Co jeszcze? Tak jak już wspomniałaś, Paula, pytajcie się osób, które są w tych projektach. Napiszcie do nich, ok? Sprawdźcie, czy profil tej osoby nie wygląda czasami jak konto na Allegro, czyli po prostu wasze dołączenie projektu będzie polegało tylko i wyłącznie na tym, że macie sprzedawać, ok? Tak. To jest pierwszy chyba, że ktoś lubi być sprzedawcą, tak? Chyba, że ktoś lubi na Allegro, no to właściwie nie wiem, dlaczego nie miałby sobie otworzyć jakiegoś konta. No ale okej, to jest fajnie, że to poruszyłeś. Nie róbmy tego i unikajmy, może nie unikajmy, bo nie chcę was namawiać, ale sprawdźcie, czy to z wami gra. Czy chcielibyście, żeby wasza tablica social mediowa, czy w ogóle, żebyście wy stali z taką wielką plakietką, kup pan ode mnie, takie ma mój produkt. Czyli zapominamy o właściwościach tego projektu. Kup pan olej. Widzicie, to aż jest no way. Po prostu zapominajcie o właściwościach. One są w drugiej kolejności. Zacznijcie sprawdzać korzyści, jakie wy będziecie mogli wyciągnąć z danego produktu, z danego projektu. Czy on gra z waszymi potrzebami? Czy on da wam rzeczywiście więcej czasu i więcej pieniędzy w tym samym czasie, który teraz inwestujecie być może na pracę na etacie, być może na własną firmę. Sprawdźcie to, po prostu. To można sprawdzić. Okej, czyli mamy bardzo ważny aspekt kolejny, tak? Tak, dokładnie. Ja ale też nie zrażajcie, bo to są biznesy. Direct selling biznesy, to są biznesy, które możecie zacząć zawsze part-time, pamiętajcie. To są zazwyczaj biznesy, gdzie możecie wejść z niedużym wkładem własnym, a jednak zrobić na tym
duży biznes. Tak, i sprawdzić. Sprawdzajcie nawet 2, 3, 10 razy 5 przed podjęciem decyzji, bo jak się podejmie decyzję, to trzeba zacząć działać, bo jak się nie działa, to nigdy decyzja nie została podjęta. No mnie zajęło to, Paula, na chwilę obecną już myślę 11 lat. 11 lat szukania projektów, 11 lat brania udziału w projektach, 11 lat upadków i wzlotów, no ale za każdym razem się podnosiłem, otrzepywałem, zakładałem koronę z powrotem i lecimy dalej do akcji. Ty masz niezłe doświadczenie. I się zatrzymałem. Zatrzymałem się właśnie tu, gdzie jestem i tu mam nadal nadzieję zostać. Nie nadzieję, zostanę tu. Jestem tu już. Zostanę tu. Jeżeli się nic nie zmieni, a sprawdzamy, patrzymy na ręce właścicielom, patrzymy na ręce tak. liderom, jak tam się, na razie tam jest wszystko wręcz lepiej niż być powinno i zmierzamy tutaj do właśnie kolejnego aspektu, kultura liderów. Dokładnie, ponieważ kultura liderów, kultura właścicieli firmy, których znamy osobiście z Paulą, mieliśmy okazję nieraz, polityka wewnętrzna firmy, jaka jest polityka, jak firma, jeżeli macie możliwość sprawdzić wewnątrz, nie tylko jak nas traktuje, bo my jesteśmy fajni, bo my jesteśmy partnerami, tylko jak też traktują ludzi wewnątrz, jak ci ludzie są doceniani, a są doceniani niesamowicie. To jest po prostu to, co my wiemy, co się dzieje wewnątrz firmy, to jest po prostu kolejny level prowadzenia biznesu na dużą skalę. No dokładnie. Jeżeli się przyglądacie, to sprawdźcie tą kulturę liderów. Podobnie tak. jak z tym Allegro, jeżeli lider, który jest w danej firmie, nie gra z waszymi wartościami, bo po prostu możesz go sprawdzić albo zadzwonić, zapytać, jeżeli ktoś nie buduje online, czego ja zachęcam mocno. Natomiast sprawdźcie, czy liderzy firmy grają z waszymi wartościami. Tak, dokładnie. Ważny jest dla nich człowiek, czy ważny jest dla nich rozwój, czy ważna jest dla nich nauka, czy ważne jest dla nich to, żeby budować, czy ważne jest dla nich to, żeby było na czas. Czy ważne jest dla nich, żeby być? Czy być może ważne jest dla nich, żeby pokazać swoją klatę, swoje piękne mięśnie i po prostu swoją... Czy grają na siebie, czy grają na drużynę? Dokładnie. To jest taka pierwsza weryfikacja. Ja to obserwuję, widzę, pozdrawiam tych, którzy grają na siebie i tych, którzy grają na drużynę oczywiście też. Czyli mamy kulturę liderów. No i ostatnią rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, to dla mnie, czego wcześniej, dopóki ten projekt nie został mi odpowiednio przedstawiony, to nawet nie wiedziałem, co sprawdzać, tak? Bo też nie wiemy tego, czego nie wiemy. I kolejną rzeczą, którą ja bym sprawdził, którą nadal sprawdzam i douczam się na ten temat, to jest plan biznesowy firmy. Oj, temat, tak. Temat rzeka. Temat rzeka. Temat rzeka, bo jeżeli chodzi o nasz plan biznesowy, jest to bardzo, bardzo rozłożony, bardzo rozłożysty materiał, ale jest tak pięknie ułożony, słuchajcie, że na początku to, co ktoś potrzebuje przy samym starcie, przy samym fast starcie, jest to pięknie, czysto, ładnie opisane tak. I w miarę postępowania biznesu, przygody z firmą, kolejne etapy planu biznesowego odsłaniają się tak jak kartki w książce pięknej, nie wiem, historycznej, która opowiada wam piękną przygodę i czytacie sobie po kolei, aha, to teraz jest ten rozdział, to teraz jest ten rozdział, teraz jest ten rozdział. Także ja się zapędziłem, przeczytałem wszystko, było tego dużo, jest tego dużo, bo cały czas ten plan biznesowy jest. Nie ukrywamy i wiemy, że firma, w której my działamy, w której się przejawiamy, ma jeden z najbardziej skomplikowanych planów marketingowych, natomiast bardzo prosty do zaimplementowania, bardzo prosty do nauczenia się. Tak jak Karol powiedział, to tych zarobków, takich, o których średnioeuropejskich, czyli pomiędzy 3-4 tysiące euro, jest bardzo prosta droga. Tak. I dotąd dochodzisz, później otwierasz kolejną kartę. Mówię miesięcznie, nie rocznie. Miesięcznie oczywiście. Kolejna, więc jeżeli to jest coś, co do ciebie mówi, to super. I to jest arcy proste. I ma być proste. I to, co chcę wam powiedzieć... Przyjemne, żebyście nie utknęli. Sprawdzając plan marketingowy, pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, że on nie może być zamknięty, on nie może mieć sufitu. Jeżeli ma sufit, to znaczy, że ty już się ograniczasz. Dwa,
musisz wiedzieć, czy jest plan dziedziczny, czy jest dziedziczony, czy on przejdzie na kogoś, kogo byś chciał, komu byś chciał to przekazać dalej. Być może to są twoje dzieci, być może to będą, nie wiem, wnuki, być może to będą partnerzy, ale to jest bardzo, bardzo ważne, tak, żeby to nie było, że sprawdzajcie też, czy co się dzieje wewnętrznie w planie biznesowym, czy jest jakaś takie możliwości chocków, klocków, że ktoś się gdzieś tam poprzepisuje. Sprawdźcie to, czy w ogóle coś, taka historia była w firmie, czy ktoś się gdzieś poprzepisywał. Ten sobie wszedł tam, a tamten sobie wszedł tam, bo tamtemu się tak wydzimisiało i ten nagle stał się dyrektorem w 2 dni, a zaczynał od początku i nagle nie wiadomo skąd, on nawet nie wie, że on jest i on teraz musi się przyzwyczajać do tej roli. To sprawdźcie, bo to świadczy o... nie chciałabym tego słowa użyć, bo ono mi się tutaj... O kulturze właścicieli firmy, ponieważ dziękuję. Oni tak naprawdę swoją buzią przykładają się do całego biznesu i do całego planu biznesowego. Tak, i oni nie mają zamiaru tu być na chwilkę, na 5 minut, na rok, zabrać co swoje i uciec, tylko wiedzą, że będą tutaj przez długie, długie lata i ci liderzy z nimi też będą i będą musieli się z nimi w pewnym momencie skonfrontować i powiedzieć halo, być taką etyką. Ta etyka musi... Tak, etyka jest najważniejsza. Nazwą. Najważniejsza. Nawet jeżeli coś jest piękne i złote, to zwróćcie uwagę na etykę, bo prawdopodobnie jak to jest piękne i złote i możecie zostać milionerem w miesiąc, czego w ogóle, jak wszystko życzę. Jest na tak, jak wszystko jest super, ekstra, no to... To najchętniej bym, nie ma czegoś takiego, że wszystkie firmy są super ekstra i że w ogóle firma ma wszystko si i claro. Nie ma. Paula, 11 lat wchodziłem w biznesy, które miały wszystko claro. No dokładnie, więc nie. Trzeba włożyć swoje, trzeba się zaangażować, tak. Trzeba tutaj włożyć jakąś pracę, ale nie o tym. Czyli już wiecie, jak sprawdzać projekt, do którego chcecie dołączyć. Wiecie, jak się poczuć bezpiecznie, żeby zacząć pływać w tej wodzie. No to co? Szukamy, znajdujemy, wchodzimy, podejmujemy decyzje i zaczynamy działać, prawda, Karol? Dokładnie. A jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy Was do komentarzy. I do każdej bardzo chętnie, odpowiemy. Dokładnie, Karol, dziękuję serdecznie, że mi to powiedziałeś. Otwieramy forum dyskusyjne pod tym filmem i chętnie, być może macie inną opinię konstruktywną, która... Macie jakieś nowe narzędzia, których nie wiemy, to jest lepiej. Do sprawdzania biznesu i chętnie też my nauczymy się czegoś więcej.